Trąbią słonie, kuka kukułka, kwitnie paproć, krzyczą Indianie, szumią żagle na oceanie. W bibliotece znajdziesz wszystko, czego chcesz. Starą prawdę, mądrą bajkę i piękny wiersz. Wow, normalnie świetnie, rewelacja, uwielbiam ten tytuł. Ja cię kręcę, nikt w życiu nas nie zadziwił takim wspaniałym wierszem. Dziękuję. Następna uczestniczka. Zapraszam cię. Nazywam się Natalia. Ja Natalia, nieźle. Dzięki. A ja pod tytułem, czekaj, piszcie kamerę. Szczęście. Zjada się. Mam szczęście, krzyczą dzieci, chwytając piłkę z nartów wody. A ono na niebie świeci roześmiane złotem. Młode, wyścignij rękę, zamknij płonący książek w pięści i głośno, głośno krzyknij. Mam szczęście! Nieźle, może być. Nie podoba się? Co wy ludzie? Całkiem spoko. Dobra. No nieźle. Następny. Nazywam się Music. Mówię tak. Nieźle. Muzyka, tylko muzyka. Tak. Ja pod tytułem Wizyta. Proszę, proszę rozgościć się serdeczny. Rozejrzyj się dokładnie po wszystkim. To jest czajnik, prawda, jaki śmieszny z gwiazdkiem. To mruczenie, powiem ci w sekrecie, jest mruczeniem kota Salomona. A to pani zamyślona z kwiatami, to moja żona. Wow, z tą żoną to czad był. Dziękuję. Uwielbiam te kwiaty. Nieźle jak na chłopaka. Oj, sorry, dziewczyna. Tak. Oj, sorry, no ale nie wkurz się. Ostatnia? Nie, dobra. Przedostatnia. Dobrze mi. Wy razem robicie wiersz? Tak. No dobrze. Mogę się zaczynać. My pod tytułem Danuta. Co ja gadam? Przepraszam. Latem. Wymyśleliśmy to z książki Danuta, czytaliśmy tak. Tak. Dobra. Leżą sobie w parku, na trawie, leżą sobie w mieście, w Warszawie. Bo wążka mi usiadła na dłoni. Dzwonią gęsie nad Wisłą, tramwaje leci w górze. Biały szybowiec widzi różne miasta i kraje. Wytrawie są biedronki i mlecze. Leżą sobie w Polsce, na świecie. Leżą pod drzewami wielkimi. Leżą pod chmurami wielkimi. Małe jak meliśniki. Ziarenko na planecie mojej na ziemi. Na planecie mojej na ziemi płyną pośród gwiazdnej przestrzeni. No nieźle, dziewczyny. Jak to wymyśliliście? A jakoś tak. No. Nieźle. Całkiem ładny wiersz. Dobrze jest. No, dziękuję. Nieźle, jak na spa, au. Nie ma. Mhm. Dobra. Jeśli chcecie zagłosować na jeden z tych wierszy, dajcie koma, który jest najlepszy. Akurat mi się zrymowało. Tak, posłuchajcie sędziów. Zapraszam do tego. Mam nadzieję, że... Mogę się odsunąć, o co się. Ja wiem, kto wygra. Wiecie, na kogo zagłosujemy? Zobaczcie w górę. Tak, to jest mistrz. Uwielbiam ten tytuł wiersza. Nie mogłem się poddać. Oj, sorry.
To dobra. To tak, głosujcie i... Co to było? Nie wiem. mój SMS. Sorry. Dobra, to głosujcie w komach. To i nara. I mam nadzieję, że się podobały recytatorskie wiersze. Idź. Chcę coś powiedzieć. Jeśli wam się nie podobały, nie musicie dawać bu. Możecie podobno, jeśli się wam żadne nie podobały, możecie po prostu pisać w komentarzach. Nie musicie wybrać najlepszego. Ale można. I to musicie. Dobra, idź już. To do zobaczenia. Życzę. Trzy giry z LPS!